W nowym vlogu. Tego vloga zaczniemy od holu zakupowego, co kupiłam na imprezkę, no i nie tylko, ogólnie do domu, z raz, dwa, trzy, pięciu amerykańskich sklepów. Zapraszam. Okej, moi drodzy, tutaj mam wszystkie rachunki. No ciekawe, ciekawe, ja sama już nie pamiętam, ile wydałam, ale zaczynamy od polskiego sklepu, Deli for You. Prawie same niezdrowe rzeczy. Tak nam smakowały te ciastka, jeśli ktoś nie jadł, bardzo, bardzo polecam. Takie wzięłam dla nas przekąski na te jesienne, kurcze wieczory i praktycznie wszystko było po 3 dolary. 3,49. 3,49. Tu mam rachunek, to kosztowało 2,99. 3,39. Kolejne, wzięłam chlebek, który bardzo lubię. Grandma's Bread. 3,99. Kolejne rzeczy to są totalnie gotowce. Ja w ogóle nie wiem, uwielbiam te gotowce i jadę na nich. Zupa borowikowa. Czekajcie, ja chcę tu tak posegregować. Ja Was w ogóle nie oszukuję, dlatego Wam wszystko pokazuję. Dwie za dolara były. Wzięłam zupę cebulową. Ja kocham firmę Winiary. Dla mnie te wszystkie rzeczy są przepyszne. Cebulowa była po $1,39. I oczywiście zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym. To jest przepyszne. Bardzo serdecznie polecam. $1,59 jedna. I taki garnek chłopski wziąłam. Wezmę sobie, kupię taką kiełbaskę któregoś dnia. No i ziemniaki, kapusta biała, papryka. No i zajebiste. I to kosztowało $1,59. Tak samo. Poza tym, żeby już nie było aż tak źle, wzięłam banany. I one kosztowały 94 centy. I wzięłam moje ulubione jabłuszka. One były na promce. Czekajcie, pokażę Wam tak. Bliżej, dalej, sama nie wiem jak to robić, ale dobra. I jabłuszka kosztowały $1,90. Razem zapłaciłam, proszę bardzo, 25,82. Deli for You. Dobra. Następny sklep, moi drodzy, to Jewel. Jewel Asco tak zwany. Tutaj wzięłam jogurt naturalny, taki duży. On ma 900 gram. Gramów. No i ten jogurt kosztował, już Wam mówię, 3,49. Taki duży jogurt. Tutaj wzięłam buraki, bo nie mogłam znaleźć, a jutro na imprezce chcę zrobić sałatkę z fetą i z burakami i z arugula. To jest, jak to się nazywa po polsku? Mówcie mi, nie roszponka, rukola. Tak. I nie było gotowanych buraków, więc sama je upiekę. Wynalazłam jakiś przepis, żeby upiec w piekarniku. Buraczki kosztowały mnie $1,41 i to jest dosyć sporo, bo tu jest prawie kilogram, więc no nieźle. Tu mam gazetki, ulotki, jakieś promki sobie potem zerknę. Wzięłam właśnie dwa opakowania rukoli. Były dwa opakowania za 6 dolarów. Taka rukola. To wzięłam. Gdzie to zaraz ja się tutaj zawalę. Wzięłam dla nas dragon fruit, smoczy owoc. I dzięki temu, że mam aplikację w telefonie Jewela, to że zamiast płacić, wiecie jaki on jest drogi, wow, 7,90 za pół kilo, to zapłaciłam, czekajcie, co tu jest napisane, to zapłaciłam $1,49 za funt, czyli $1,69, taki dragon fruit, no nieźle. I kupiłam mięsko wołowe za 8,67, tak to wygląda. Tyle z Jewela, moi drodzy. Łącznie zapłaciłam 21,74. Poczekajcie chwilę, ja troszkę ogarnę i zaraz idę do Was jeszcze z trzema sklepami. Okej, moi drodzy, troszkę się odgruzowałam. W Tonisie wzięłam tylko chlebek też polski, taki Authentic Polish Rye Bread, bo jest bardzo dobry. I on kosztował 2,99. Z podatkiem zapłaciłam razem $3,06. To jest Tonis. Następny, dobra, lecimy z Walmartem. Czekajcie, przesunę to. Dobra, Walmart. Philadelphia.
był w promocji, tak mi się wydaje, ten Philadelphia. I za niego zapłaciłam za te dwa opakowania. Już Wam mówię, bo tutaj szukam na szybko. 4,98. I to jest aż 453 gramy. Dobra. Next. Czekajcie, może stąd zacznę. Papryki, takie trzy. No i jutro, żebyśmy tak sobie z hummusem czy z czymś zjadali. 2,98. Takie trzy papryki. Kolejne. Cebulki mam tutaj gdzieś. Dobrze. Czerwona cebulka, 67 centów. Taka żółta cebulka, 56 centów. Wzięłam dwie fety, moje ulubione. To są najlepsze fety, naprawdę. To one były właśnie tanie dosyć w Walmarcie, bo kosztowały 5,24. A wiem, że w jakichś sklepach są po 5,99. A więc zaoszczędziłam. Kolejne, Munster Cheese, też fajny jakiś taki z Wisconsin. To on kosztował, już Wam mówię, 5,24. Wow, tak samo jak Greek Feta. Taki wzięłam z Seller Sticks, takie snacki. No to też będziemy mieli sobie do hummusu. I one kosztowały 2,98 i to jest ponad pół kilograma. Kolejne wzięłam takie do przegryzki marcheweczki, takie małe, organiczne nawet. I one kosztowały $1,66, takie marcheweczki. Tu jest też ponad prawie pół kilo. Wzięłam taką śmietankę whipped cream, bo będzie mi potrzebna do tej mojej zapiekanki ziemniaczanej. Taką dużą, dużą, dużą. Ona ma prawie litr i ta śmietanka kosztowała 4,98. Bardzo podrożała, wcześniej była jakaś 3 coś, ale dobra. Kolejne, mamy ser żółty, mozzarella wzięłam. To on kosztował 2,82. 226 gramów. I tutaj jeszcze mam takie marchewki, bo planuję robić ciasto marchewkowe. Więc wzięłam i te marchewki kosztowały mnie $0,08. I jeszcze wzięłam w Walmarcie dynie z wczoraj. I dynie były po 4,58, więc razem zapłaciłam 49,37. Nie wiem, dużo, mało, dajcie znać. No mówię, jeszcze te dwie dynie dołączcie. Więc za same zakupy zapłaciłam 39, powiedzmy 37. No ale mam tu sery Greek Feta i takie różne. Dobra, no i jeszcze został nam ostatni sklep, czyli Aldi. No tu były dosyć spore zakupy, mam nadzieję, że się ogarnę trochę. Czekajcie, wyjmę sobie powolutku. Wzięłam te moje manicotti, to na jutro. Spinach cheese manicotti. Idę na gotowca, ale who cares. Były po 5,69. Kolejne rzeczy. Wzięłam taką ogromną sałatę. Spring mix, bardzo fajna. Jest już gotowa do jedzenia. Wiecie, pół kilo prawie, że. I ta sałata kosztowała 4,89. Kolejne. Wzięłam takie grilled crostini toast, żeby dać, wiecie, na taką deskę serów czy coś takiego. No i tutaj powiem Wam, będzie troszkę... O nie, one kosztowały te krostyni 3,49. Znalazłam gazetka. Kolejna gazetka. O kurczę, ile ja tych gazetek pobrałam. Dobra, lecimy. Pizza. Zaciekawił mnie tytuł, że jest lemon pepper, czyli cytryna, pieprz, kurczak. Bruschetta pizza. I ona jest z pomidorowym sosem, takim doprawionym cytrynowym pieprzem. Z mozzarellą, kurczę, nie widzicie, co? Tak te światło, o tak może lepiej, dobrze. Asiago, serem, parmezanem i romano z kurczakiem takim zrobionym z czosnkiem i ziołami i jeszcze takie pieczone pomidory i bazylia. Wiecie co, no zaciekawiła mnie. Więc ta pizza Mama Cozy's kosztowała... Widzicie, tutaj to ja Wam za bardzo nie powiem, bo to są trzy pizze ogólnie kupiłam. Więc ona kosztowała prawdopodobnie 4,49. Tak mi się wydaje. Kolejna mam taką special, to tą na pewno spróbujemy. Pumpkin, czyli dynia i feta, taki flatbread. I to jest słodka dynia, mozzarella, feta cheese i karmelizowana cebulka. No zajebiście to brzmiało. Więc ona chyba kosztowała 3,99. I mam jeszcze goat cheese, czyli ser kozi i figi. I to jest z sosem pomidorowym, mozzarellą, kawałkami fig, ser kozi, no i czerwona cebulka. I ona też była super taka właśnie. I ona kosztowała prawdopodobnie 4,99. No to są trzy pizze, które kupiłam, więc wiecie. Nie wiem, która ile kosztowała. No o, już widzicie, leci mi to wszystko, bo ja chcę tu za dużo. Dobra,
I tu są kolejne rzeczy. Wzięłam hummus z, bo jeden mam w domu taki z czerwoną papryką, taką pieczoną, a to jest z orzeszkami pini. To hummus kosztował 2,49. Kolejne, wzięłam taki brie cheese, żeby dać na, też na deskę serów. To ten brie cheese kosztował mnie 3,79, tak, żeby Was nie oszukać. Kolejny wziąłam taki tzatziki dip, żeby też sobie, wiecie, jakieś precelki czy coś. 3,39. Kolejny wziąłam takie oliwki z niebieskim serem. Mogą być smaczne. Te oliwki kosztowały 2,98. To taki, wiecie, to chyba specjalny tydzień był jakiś. Nie wiem jaki, ale był. Takie wzięłam krakersiki, sól morska i pieprz. I te krakersiki kosztowały $1,99. Wzięłam jeszcze takie korniszony z chili. Zobaczymy, jak one będą smakować. No ja ich nie będę jadła raczej, bo są pewnie spicy. Ale one takie, no też fajne. To te korniszony kosztowały $2,99. No i wzięłam, bo były bardzo ładne, 4 awokado, bo do tych moich jutrzejszych sałatek przydadzą mi się. I awokado było po 69 centów. I razem zapłaciłam 54,83. Tak, moi drodzy, tyle. Ja to ogarniam. Już tamte rzeczy ogarnęłam. Teraz zacznę to szybciutko ogarniać, bo muszę szybko włożyć to do zamrażarki. I dajcie mi znać, co myślicie w ogóle o tych cenach. Ja jeszcze raz Wam podsumuję, ile wydałam, no i ile łącznie wydałam. Więc no, taki haul zakupowy. Dobra, moi drodzy. Kto jest ciekawy, albo kto podliczył, może ktoś jest matematycznym mózgiem i mi powie, pomyliłaś się, no ciekawe. Ale dobra. Zapłaciłam 154,82. Dajcie znać, co myślicie. Dużo, mało. No to są spore zakupy, powiem Wam szczerze. Nie ma tu nic takiego, wiecie, z chemii, nic takiego, no ale spore. Powiem Wam spore, te wszystkie pizze, awokado, te wszystkie korniszony, oliwki, warzywa, sery, feta i w ogóle. No dynie dodatkowo dwie kupiłam. Chleby, te zupy. I te sprawy, no arugula, rukola i to wszystko. No ja myślę, że to jest dobra cena. Wiecie? Naprawdę, to nie jest aż tak źle, powiem Wam szczerze. To byłby zakupy moje. W ogóle ledwo co pomieściłam to w lodówce, powiem Wam, bo ja to kurczę kupuję. No ale i tak mamy tam bardzo dużo, bo my lubimy trzymać wodę, jakieś napoje, te moje wody witaminowe. No w lodówce lubię to trzymać, więc lodówka jest zawalona. I teraz zaproszę Was, zanim co, wydaje mi się, na odgruzowanie lodówki. No, chciałabym ją trochę odgruzować, troszkę wytrzeć, posprzątać. I myślę, że teraz, zaraz, w tym momencie pokażę Wam klip ze sprzątania lodówki i z organizacji. Najpierw zobaczycie tak jakby przed i może, wiecie co, wstawię właśnie w tym momencie zdjęcie, jak to wygląda przed. No, a potem będzie zdjęcie po. No i w trakcie będziecie widzieć, jak sprzątam. No, dziękuję bardzo za uwagę. Moi drodzy, jeszcze dodatkowo chcę Wam pokazać, bo tak usiadłam teraz i patrzę na te promki w Aldim. Zobaczcie, kalendarz winny też go macie? $60, 24, 187 ml buteleczki winne. Tutaj mamy serowy, kiedyś go miałam, był bardzo spoko, $17. Tutaj jest czekoladowy za $1,49, tutaj mamy z wina, z tymi z piwami za $49,99, ok. Tutaj jakieś luksusowe czekoladki $15,99, o, tu ze świeczuszkami za $30, z kawą za $14, tutaj Lego za $30, za $40 Star Wars, Lego Marvel or Star Wars, tu Nickelodeon Paw Patrol za $25, tu mamy dla piesków za 8, tutaj slime, za 17, to nawet nie wiem, Musi Toys, ktoś wie co to jest? Ja nie wiem. Pokemon 30, Zuru Mini Brands 27, okej, to wszystko jest dostępne od 1 listopada. Tutaj są już pościele, tutaj też, tu jakieś fajne krasnale za $14,99. O, fajne te do pieczenia i w ogóle takie. O, bamboo carving board. A ja, kurczę, kupiłam i już ją całą zarysowałam za 20 ponad. Widzicie? Jaki deal, kurczę. No i ta noga z baraniny 6,49 za funt. I tutaj też
beef, czyli wołowina. Ale te kalendarze są fajne, może ja sobie jakieś wezmę. Dajcie znać, czy u Was też właśnie w Aldim takie są. O, tu jeszcze jest mini puzzle, o, za 9,99. Widzicie? Bardzo fajne. No musimy coś pomyśleć o jakimś kalendarzu adwentowym. No, dajcie znać, czy już macie, czy planujecie kupić, co kupić. Jestem bardzo ciekawa. No moi drodzy, sorki, gregorki, mamy nowy dzień. Obiecałam Wam to sprzątanie lodówki, mimo że dzisiaj nie jest to moim priorytetem, ale obiecałam, więc sprzątamy. Ja tu będę ogarniać i Was dam w przyspieszeniu, tak jak wczoraj było z... Czym było wczoraj przyspieszenie? Z czym było? A, ze sprzątaniem salonu. No, więc już zabieram się i mamy przyspieszenie. No i moi drodzy, lodówka posprzątana. Tu jeszcze ta szafka z prawej strony, to nie jest tak cudownie wysprzątana. To dzisiaj będzie zużyte, więc to będzie o wiele łatwiej, ale zobaczcie, czy to nie wygląda o wiele lepiej już. No o wiele lepiej, tu nawet jeszcze mam truskawki, o takie bezalkoholowe szampany, ale no od razu lepiej. I to się wszystko zmieściło, zobaczcie, jak easy peasy. No pięknie, tak to wygląda. I ja sobie teraz usiadłam. Wrzuciłam Wam też wcześniej właśnie zdjęcie, jak ta lodówka wygląda na zdjęciu. Powiem Wam już z tyłu, to jest zapowiedź kolejnego vloga, moi drodzy. Tak, to będzie zapowiedź. Co więcej? No chyba tyle. Dzisiejszy vlog miał być taki haul zakupowy, co kupiłam i sprzątanie lodówki. A teraz zabieram się ogólnie za gotowanie, przygotowanie imprezki, nagranie dla Was moich dekoracji w domu na Halloween, w domu i na zewnątrz. Tak jak mówię, tu już macie zapowiedź. No i tyle, moi drodzy, więc trzymajcie się cieplutko, bardzo Wam wszystkim dziękuję za subskrypcje, komentarze, lajki, wpadajcie na mojego Instagrama, trzymajcie się cieplutko, no i do jutra, pa, pa!